No i dobra, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Risen 2 Mroczne Wody. Właśnie idziemy razem z Venturo na zbadanie pozostałych fragmentów tej mapy. Mam teraz małpę, jestem silniejszy, mogę zbadać pozostałe fragmenty, których do tej pory nie zbadałem. Ale tutaj widzę, że nie ma czego badać. To słuchajcie, zostało mi tutaj, tam jeszcze, to miejsce. A tu była ta jaskinia z mocnym gulem, której nie biłem. Więc tutaj też i to. Więc pójdziemy w te trzy miejsca. Potem zawitamy jeszcze do miasteczka Puerto Sacarica. Zobaczymy, co tam słychać, co tam można kupić, czego się nauczyć. Bo przypominam, mamy dużo kasy, którą chciałbym wydać. No i będzie wypaśnie. A patrzcie, jakie mam staty zarąbiste już. Złotousty 95, złodziejstwo 88, zastraszanie 95. Odporności też bardzo wysokie. Tylko słabo bije jeszcze. Ale nad tym będziemy też pracować. Kurde. Źle, żem poszedł. No, to było tam przy tej świątyni, trzeba pójść w prawo, jejciu. Wybaczcie. No, troszeczkę dłużej posłuchacie, jak sobie ptaszki ćwiergotają. Venturo za nami idzie, w ostatnim odcinku się trochę zgubił, więc trzeba też ostrożnie w miarę, o, tędy. Trzeba w miarę ostrożnie, żeby gdzieś tam nie został znowu daleko w tyle, bo będzie strata. Potem musiałem iść go szukać z powrotem. Bo nie wiem, gdzie się zablokował czy coś, nie szedł za nami, po prostu nie szedł. I nie wyglądało na to, żeby miał dojść. A to już jak osobnik, taki protektor płci męskiej nie może dojść, to jest chyba niedobrze. Taki żarcik. Dobra, tędy. Tutaj nic nie ma. Gargulce w Takarigui też były już wybite. W poprzednim odcinku jaja zebrane, więc tutaj mamy spokój pod tym względem. Okej, to jest... Tak, to jest ten kanion do tej świątyni. Zobaczymy, czy tam w środku coś jeszcze jest. Może coś cennego, może fajnego, nie wiem. Może wymagającego walki. No trochę chwały by mi się przydało jednak. No brakuje mi sto kilkadziesiąt do ulepszenia cwaniactwa i wbicie ostatniego poziomu złodziejstwa. Okej, tutaj na razie nic nie widzę. Tu mamy... No, pierścionek, który nas na razie nie interesuje. Słyszałem jakieś dziwne dźwięki, jakby jakiś golem chodził czy coś. Kamienny. No, tu chyba nie ma takich stworzeń. Nie wiem, co to mogło być. Idziesz, Venturo? Idzie. Splądrowano stary grób. I co, coś się stało? Nie. Co to za głupia misja jakaś? Takarigua. Nie, to jest Antigua, tu jest Takarigua.
pom. Nie widzę żadnego takiego zadania. Nie wiem, o co biega. No ale trudno, jak nie wiem, o co biega, to nie będę wnikał. Idziemy dalej. Sprawdźmy drugą stronę. Wow! 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 Ale było blisko. Tam dalej nic. Sprawdźmy tę stronę. A chwały? No jeszcze brakuje 40 punktów. Co mamy tutaj? A, jakieś przejście. To może zobaczymy, co tak chodziło głośno. Kurna, gul! Bestia, zero bohater. Czy ja wspominałem, jak ja nienawidzę tych bestii, kurde jego mać? Dobra, tam coś jeszcze jest, ale to chyba nie był gul, który tak głośno chodził, co? To byłoby naprawdę dziwne. Gule tak głośno chyba nie chodzą. No, parę wartościowych rzeczy. Ale patrzcie, mamy chwałę, rozwijamy cwaniactwo. Ja, 100 złotoustości. Złodziejstwa będzie ponad 100. Jest wypas. Będzie jeszcze lepszy wypas. Haha. Dobra, co mamy tutaj? Nie no, znowu słyszałem ten dźwięk, słuchajcie. A naprawdę chyba jakiś golem chodzi gdzieś. Nic nie widzę. Dobra, coś zaklekotało, słuchajcie. Chyba pułapki są uruchomione, muszę uważać. Spacja przygotowana. Dokładnie! Dokładnie, spacja była przygotowana, słuchajcie, ale to w takim razie... Tam musi być też wyjście chyba stamtąd. Słuchajcie, ja tam wskoczę i sprawdzę. Wow! Venturo, ratuj mnie! Zaraz przy tobie będę... się! To jest ten, kurde! To chodziło tak głośno! Ale, kurde, macie, co to jest? Co to za monstrum? Co to za wynaturzone stworzenie? Pobił Ventura. Wow. Okej, i to jest ta dźwignia, żeby wyjść stąd. No. Ale ja cię sunę. Co to było za monstrum? Czy maczuga jest tylko łupem? Tak. Nieumarły strażnik. Kurna mać! No to naprawdę trzeba przyznać, że... No... Wtedy tutaj bym rady nie dał. On naprawdę mocno klepał. Dobrze, że Ventura nim nie, bo... Kurde. Dobra, idziemy teraz bardziej w stronę wieży Rika. Chyba tak się zwał. I potem zbadamy te dwie jaskinie. A potem Puerto Sakarika. I wrócimy na statek. Wow. Małpa się odrodziła. W sensie zespełniła tutaj. Bo je tutaj na pewno wcześniej, słuchajcie, nie było. To jest ta lepsza małpa. Ta mocniejsza już. A tu jest jeszcze jedna zwykła. Powiem tak. Bestia 0, bohater 1. No to nieźle, słuchajcie, nieźle. Ale dobra, dwie małpki ubite i to tyle w sumie po drodze, no. Dużo więcej tutaj nie ma, niestety. Dobra, idziemy tutaj. Ci
Ciekawe, czy nam Rick coś powie. Wasko, sorry, wieża Wasko. Trzymaj się. Nic nie mówi. No dobra, to idziemy zbadać te jaskinie. Jedna tam. To będzie chyba to samo, co tutaj. A druga tutaj. To zacznijmy od tej. Chodzi, Venturo, chodzi, nie zgub się znowu. Dobra, przez most i na południe do tej pierwszej jaskini. Tam był ghoul. No ale tak, słuchajcie, takie... Niby pierwsza taka wyspa, no nie? Na której docieramy. A w takim grobowcu już jest, kurde, strażnik nieumarły z maczugą. W sumie chyba najmocniejszy do tej pory, co znaleźliśmy w takich, no, kryptach, w grobowcach. Więc... Warto było tutaj raczej nie przychodzić na początku i uważać. Dobra, tu gdzieś były gule. Zaraz przy tobie będę, stary! Biegnie. Nieźle. Dobra, żeśmy go sprzątnęli. I pytanie, czy to była tylko jaskinia jednego gula? Możliwe, chyba tak. Dobra. No ale to i tak byłoby ciężko na początkowym etapie gry. Otwórzmy sobie skrzynkę. Floret, słabizna. Okej. Okay. Rzeczy na sprzedaż ogólnie. I tutaj już nic więcej nie ma. No dobra. To teraz idziemy tam. Idziemy do tej jaskini na północy. Zobaczymy, co tam się kryje. Co to będą za bestie, co to będą za skarby. No bo jak to mówią, wszystkie chcę je mieć. Hopla, hopla, coraz bliżej krainy zabawy. Dobra, jest jaskinia na północy. I żyła rudy na start. Kopiemy samorodki, jak fajnie. No ale w sumie tych samorodków też możemy trochę sprzedać. Bo mamy ich bardzo dużo, a materiały na miecz są jak, nie wiem, jak, kurde, na lekarstwo. O, widać grobowiec jakiś. Wow! Czekaj, nadchodzę! Mogilny pająk. To jest całkiem wytrzymała bestia, słuchajcie. Już go biłem na Antigui razem z Patty raz. To trzeba powiedzieć, że daje radę, pająk. No, Venturo, tankuj! Magnecikiem! Ja strzelam! Dobra. Pająk leży, słuchajcie. Złota głowa. Którą pewnie mogę włożyć tutaj, co? Tak jest. I mamy otwarte prze... Dobra, tam pójdę później. Na razie zobaczymy, co jest tutaj. To jest Venturo tylko. Dziwne, że... Wow! Aj! Kurde, dzikus. Aj, ale dobra, nie żyje już. Szczury też ubijamy. Bo nie przedstawiają dla mnie żadnej wartości, oprócz chwały. W
ci wojownicy chyba też są nieumarli, słuchajcie, mi się wydaje. Dobra, szczury. Oho! A tam chyba małpka przejdzie. Coś się stało. Jakieś pułapki pewnie uruchomione. Ale słuchajcie, znaczy na razie puśćmy małpkę. Jakaś dźwignia. Jest dźwignia! Brawo, małpka! Dobra, i możemy iść dalej. I patrzcie, małpka już nam zapewniła 60 chwały na zabijaniu szczurów. Dobra, jest Venturo, idziemy jeszcze dalej. Zaraz! Znowu ten nieumarły, kurna! Oj, niedobrze jest, bo Venturo padnie. Kurna! Zero, bohater jeden. Naprawdę jest mocna ta bestia. No pada, znaczy pada szybciej niż ten. Niż ten pająk chyba nawet. Ale kurde, jak bije mocno. Okej, warto tu było przyjść. Patrzcie, ile tu skarbów jest. Z tego będzie wciul złota. No ale zobaczcie, znowu pierwsza wyspa. I pilnowana przez taką nieumarłą bestię, no, takiego strażnika wielkiego. To nie jest już tak, słuchajcie, łatwo. Dobra, a tutaj słyszałem wcześniej, jak brałem bożka, że jakaś pułapka się uruchomiła, więc spacja przygotowana. Dokładnie, słuchajcie. Spacja przygotowana, bo może będzie jeszcze nawet jedna pułapka. Nie, nie ma, dobra. To przechodzimy tędy, to będzie chyba wyjście z drugiej strony. Gdzie i tak chcemy pójść, tam w stronę miasta. Przy okazji zbadamy jaskinię. No, ten grzybek jeszcze do wzięcia. I tu grzybek. Bardzo elegancko. I jesteśmy tutaj. Dobra, idziemy do wieży Rika i do miasta. Zobaczymy, co tam będzie w mieście do kupienia. Oby było coś fajnego. Ej, ciekawe, może będą jakieś skrzynie na wysoki poziom złodziejstwa do otworzenia. To też otworzymy. Ale tego nie pamiętam. Czy jakieś tutaj takie były. Dobra, ten handlował tutaj ciuchami. To też zagadajmy. Zobaczymy, czy coś powie. Pokaż co. Byle co. Słuchajcie, zhandlujmy mu te śmieci nasze. To na handel. To mam dwa, to na handel jeden. Handel, handel. To mogę zjeść, super. To na handel. Maczugi, topory na handel. Młotek też. Skóry, kły, to coś. Muszle sobie otworzymy. Wow, ale czadu. I słuchajcie, mamy już 9 koła znowu. Nie ma na co wydawać. Otwórzmy muszelki jeszcze. Niczego, nic do zabrania. Nic do zabrania. No, jeszcze dwie perły się trafiły.
Dobra. To lecimy tutaj. Obczajmy, co tu mamy. Czy cokolwiek w ogóle mamy. Nie, nie mam teraz czasu. On nie chce gadać. Ty uczyłeś czegoś. Możesz mi pokazać, jak walczyć mieczem? Chętnie. Okej, ucz mnie szpady. Chcę szybciej atakować. Popraw więc swój chwyt. Szpada to szybka i elegancka broń. Nie wymaga wiele siły, ale szybkości i umiejętności. Użyj nadgarstków, by kontrolować ruch ostrza. Gada podobnie jak przy tej, przy szpadzie. Znaczy, czy możesz pokazać mi, jak najlepiej walczyć szpadą? Mówiłem ci już o używaniu nadgarstków. Pamiętasz? Nadgarstki muszą być giętkie i wykonywać płynne ruchy. Wyćwicz to, a z gracją będziesz walczył szpadą. Nauczyłem cię wszystkiego, czego mogłem. Więcej nauczysz się u prawdziwego fechmistrza. Dobra. Wybacz, spróbujmy z nim, słuchajcie, zawalczyć, bo jestem ciekawy... Zacznijmy szkole. Zgadzam się. Zobaczymy więcej. Śmiało, do ataku! Ruchy! Dalej! Wykonasz tę ripostę. Ruchy! O, widzieliście? To właśnie była riposta. Pokazałeś tej gnidzie! Ruchy! No, Rockford. Zwal go z nóg! Patrzcie. Lepiej on niż ja. Dobre. Wstawaj, Rockford. Nie, słuchajcie, naprawdę jestem mocny w takim razie. Niezły. I zobaczyliśmy, jak wygląda ta riposta. Rzeczywiście z ludźmi się ją... Dobra, od ciebie nic nie chcę. Fajnie stosuje. To jest plus. Zobaczmy, co mamy tutaj, w mieście. Znaczy... W mieście, w domu. Ty, mogę wejść? Aha, tu już skrzynia pusto. Wpadasz na chwilkę, tak? Dobra, dobra, słuchajcie. Wiem, na kogo zwalę winę, jeśli coś zginie. Tu jakaś skrzynia w ogóle była? Też już pusto. To zobaczmy na górze jeszcze, co ten gubernatorek powie, czy coś tutaj ma. Skrzynia 60, ale słuchajcie, tutaj mogę stać, to mogę ją otworzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, dobra. Okej, jeszcze znowu parę rzeczy na handel. Zagadajmy z Difuego. Fajnie. Okradziony. Co masz na... Zobaczmy, co on tu ma. O, patrzcie. Tylko, no w sumie tak, to nie ma żadnego tego. Żadnej ochrony wtedy już. Weźmy spodnie do złotoustości, bo nie mam tak czy siak żadnych. I weźmy ładne buty. A co mi szkodzi? Załóżmy to. Spodnie, tak. I buty ładne. O nie! Nie, aż tak to nie. Za jeden złotoustości nie. Dobra, sprzedajmy śmieci. Co? To sprzedajemy. A ten pierścień też już mogę sprzedać. To mogę sprzedać. Perły i kielicha. Dobra, roślinka do zjedzenia jakaś była, słuchajcie, jeszcze. Jemy. I postać jest taka wypasiona. Złotousty ponad stówka. Więcej mi nie trzeba. Chyba. Dobra, wracamy do obozu piratów. Bo tutaj już raczej nie ma dla nas nic. I tam się nauczymy złodziejstwa. I w sumie to chyba będzie tyle na Takarigui do zrobienia. Więcej to już nie będzie nawet po co wracać pewnie.
będzie można płynąć na Antiguę, zawieźć ten rum, a potem także zająć się Slainem. To jest ważne, kurde. Zemsta na Slainie, to naprawdę. Tego już dziadowi nie daruję. O nie, bratku, tak ze mną igrał nie będziesz. I coś tam jeszcze chciałem, a muszę sprawdzić ten grób kogoś tam odnośnie wskazówki do skarbu. Więc to jest, słuchajcie, dobra rzecz. To jest dobra rzecz. Naprawdę mamy po co płynąć znowu na Antiguę. Więc to będzie nasz następny cel. Ale na razie wracamy do obozu piratów. No, jak się nauczę tego złodziejstwa, to już, słuchajcie, wszystko będę zgarniać. Wszystko będzie moje. Okej, idziemy dalej. Przez most i na północ. Venturo idzie, nie zgubił się jeszcze. Swoją drogą szkoda, że zostali wygnani magowie. Bo jednak no, tak jak, że jakby jeszcze była normalna magia, to w sumie pewnie znowu grałbym magiem. Byłoby to chyba bardziej efektowne, takie, nie wiem, jak mi się wydaje, fajniejsze może. No a póki co to tak. No jesteśmy strzelającym piratem. Mamy coś do usmażenia? Nie ma mięsa, nie ma do gotowania. Nie ma mięsa. No to idziemy uczyć się złodziejstwa. Nie zgub się znowu, Venturo. Dobra, dołem teraz. I jesteśmy praktycznie na miejscu. Nie zgubił się. Sukces. Dobra. Do knajpy. Ty. Możesz za zło. Chcę być mistrzem złodziejskiego fachu. Wysoko mierzy. A co się będę mogę ograniczał? Mogę nauczyć cię wszystkiego, co potrafię. Będziesz musiał zorganizować sobie własnych pomocników i sprzęt. Aha, to mnie nauczył. Naprawdę takim tekstem teraz sypną, że... No ale zobaczcie, złodziejstwo 108. To jest 108. Jest wypas. Więcej nie potrzeba. Dobrze, że tamten pierścionek sprzedałem. Chyba już wszystkich jestem w stanie okraść. No dobra, to słuchajcie, wracamy na statek. Jasne! Tutaj to tyle. Jafar sobie siedzi. Dziwne, co? Ten nic nie gada. Idziemy do dupeczki Patty. No słuchajcie, to już chyba no nie ma co dłużej zostawać. Tak mi się wydaje. Na to wygląda. Dobra, to zapisujemy, słuchajcie. Na tym kończymy odcinek. W następnym popłyniemy na Antiguę. Odcinek 49. Yeah. Dzięki za oglądanie. Na razie.